Ja nie mówię o ślubie, ale mówię o takim momencie, kiedy na przykład ślub czy zamieszkanie w związku, kiedy mamy lat tam 20 parę, że to kochamy, kochamy, on jest taki szalony, fantastyczny, ma, jest taki dzieciak, ma w sobie dzieciaka i tak w ogóle, i takie jesteśmy zakochane i potem tak nagle albo bierzemy ślub, albo zaczynamy razem mieszkać i nagle mówimy, słuchaj, ale wiesz co, znaczy przestaje nam się podobać. Że chciałbyśmy go teraz zmienić, znaczy, żeby on tak nie wychodził ciągle z tymi kolegami, żeby on tak... I nagle pokochałyśmy kogoś za to, że jest taki, a potem naprawdę jest coś takiego, że po kobiecemu usiłujemy sobie ułożyć go tak, żeby było wygodnie, bo jest dziecko, bo coś tam, oczywiście. I wtedy się dzielimy obowiązkami, wtedy ty masz swoje tutaj... Natomiast pamiętam właśnie takie pytanie takiego mojego kolegi psychologa, który pytał mnie, a za co pokochałaś tego swojego mężczyznę? Mówię, wiesz co, bo on taki był milczący, tajemniczy, a on mówi, no i co? Co jeszcze? Ja mówię, no i wiesz, no sposób, w jakim mnie zdobył, mi się podobał. I on mówi, a jak on cię zdobył? Mówi, no wiesz, tak niespodziankowo. A on mówi, no to powiedz, jak ci się mógł udać związek, jeżeli tobie bardzo podobało się to, że on milczał. Rzeczywiście, to prawda. Milczał, a jeszcze niespodzianki... Ata wyobraziła tam taką głębię. Tak, to milczenie. A potem były niespodzianki, tylko potem już były przykre te niespodzianki. Rozumiem, wow. Jakby dosyć łatwo. I o tym mówię, że gdzieś... milczał dalej, tak? Milczał, no. Więc wiesz, są to... takim to się w karty gra. Wiesz, myślę, no to... że gdzieś w nas też jest coś takiego, że my byśmy chciały tak... tak żeby tak było, jak my tutaj byśmy... Tak. Ale poza tym to się nie udaje, to jest ta szyja, o której mówiłeś. Ja mam taką przyjaciółkę, która mówi, ja tak czuję, że on tam jest taki brylant. A to wiesz, jest taki bucie. A ja czuję, że tam jest taki brylancik. I ta wyobraźnia, ale taka ambicja, żeby znaleźć no, ten brylant. Tak. A to lata całe tak. I dopiero... No i uczynić z niego tego partnera. Ale z tego, co wy zaczęłyście mówić, to mi się tak, też się przysłuchiwałam temu, że partnerstwo jest tak naprawdę większym przejawem miłości niż takie bycie w zależności. Że to dostosowywanie się do siebie... Zależność zawsze jest chora, Kasia. No ale w takiej... Nie tylko chorej, ale że to jest jednak wyraz miłości. To, że my chcemy się jakoś dostosować do tego partnera i że ten partner się do nas dostosowuje. Miłości świadomości chyba. Takiej, wiesz, no... Tak? Bo w partnerstwie się też wymaga, a dużo łatwiej jest nic nie wymagać i siedzieć i pachnieć, prawda? Ale w partnerstwie, kiedy to jest praca już nad związkiem i musisz też od siebie wymagać. Tak. A czułyście, Grażyna, ty czułaś, jak Cezary się jakoś układał z tobą w tym partnerstwie? Bo tu dziewczyny właśnie mówiły o tym, że mężczyźni też muszą jakby wyciągnąć tę rękę. Ale bardzo, bardzo, no to właśnie. Ale wyście się spotkali jako dojrzali, tak, bardzo ludzie. Tak, ale teraz, też... wiesz, no teraz kogo się spotyka na swojej drodze? Czy spotykasz, wiesz, macho betona, przepraszam, jakoś tak mi się to jedno z drugim... Uważaj, Kasia lubi macho. Ja właśnie uważam. Czy kogoś, kto jest na ciebie wrażliwy, kto słucha, wiesz, tego, czego potrzebujesz. Ale wiesz, no Cezary bardzo zdecydowanie w jakimś momencie wyrzucił mnie z kuchni. Wiesz. A o ciebie też? Tak, ale zdrówka. Bardzo, że tak powiem, to znaczy tak niby to był proces, ale później jak ja usiłowałam wejść, to halo, już nie. A co w takim razie ale to by przekazał? W zamian za tę kuchnię. Wiesz co, no to ja robię zakupy na przykład, supermarket, siatki i tak dalej. No to tak się troszeczkę... maluję. No, prasuję, no nie wiem, coś tam robię, jakieś takie no, ale rzeczy. To, wiesz, no tak się staram, żeby było niebezpieczne miejsce, bo mi się wydaje, że mężczyźni tak przejęli tą kuchnię i uważają, że jak już robią coś w kuchni, to już jest partnerstwo i całej reszty nie muszą. Właśnie, że nie muszą tych zakupów, nie muszą tych śmieci. Nie muszą zmywać. Wprowadzam tak i nie muszą zmywać. Na szczęście a nas zostawiają najgorsze. Spokojnie. Ten cały bałagan w tej kuchni. Ja bym tak się nie przeceniała tego, że przejmują kuchnię i to już jest hola. Ja doceniam bardzo, wiesz? Tak. Zaraz się pokłócimy o partnerstwo i nie, bo ja bronię maczo, ponieważ uważam, że to są bardzo wrażliwi ludzie, którzy po prostu tego nie okazują. I to też jest wyginiający jakiś model. Gratulujemy, jest Kasiu, mam nadzieję, że ja myślę, szczęśliwa. Ja myślę, że seryjny morderca też jest jakoś tam, wiesz, wrażliwy, prawda? Nie, po nich nigdy nie widać, że są mordercami. Oni właśnie nie są maczo. Ale czekaj, Kasia tacy, znajdzie nie... w maczo brylant. Poczekamy. Kuchni. Zrobimy specjalny odcinek poświęcony oraz pokażemy ten okaz. Ten brylant. Ten brylant.